Pora załatwić Rhino. A na pora, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Spichris, Spider-Man i polujemy na Rhino. Przynajmniej taką mamy misję główną na chwilę obecną. Coś po drodze jakiegoś ciekawego? Nie bardzo w sumie. Nie bardzo. Tutaj mamy szybki podróż do hop. Wzywam agentów z Manhattanville. Meldujcie co u was. Podarunek działa. Coraz więcej słuchaczy donosi, że zatrudnieni przez burmistrza agenci Sable, którzy mieli nas chronić, zachowują się bardziej jak okupant. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia nasz rozmówca. Proszę! Nie dali mi wejść do budynku, że niby jakaś kwarantanna. Dobrze, mówię, puśćcie mnie, to tam zostanę. Wyjęli broń, przepędzili mnie jak jakiegoś Spira. Nie mam dokąd pójść! Mój drogi, bardzo zaniepokoiła mnie twoja historia. Obiecuję, że przedłożę temat odpowiednim władzom. Stan wyjątkowy nie może oznaczać zawieszenia praw człowieka. Wybrani przez ciebie politycy mogą nie chcieć walczyć o twoje dobro, ale... czy Jonah Jameson chętnie to zrobi? No tak. A o mnie to nie chce powalczyć, no. Zresztą zaraz będzie, że to ja pewnie ich wysiedlam. Wzywam agentów z Manhattanville. Meldujcie co u was. Wziąłbyś się za kogoś większego od siebie, Rhino! Nie ma nikogo większego ode mnie, pałk. A może wolałbyś spokojnie porozmawiać? Aha. Co to za praca zespołowa? Zawsze działałeś sam! Cel uświęca środki, pałk! Życie z plot celów i środków! Odporny. A jaki cel uświęca te konkretne środki? A to? Wolność! Prawdziwa wolność! Dobra, Rhino, pora to... Oj! Żaden ośmiotonowy dzieciak nie wyręczy prawdziwego mężczyzny! Skończmy to! O, Skorpion, mówię ci, ale wiesz, że nieładnie się wtrącać. Co miałeś zamiar zrobić, gdybym się nie pojawił? Błagać by odpuścił? No, zachowujecie się jak stare małżeństwo. Muszę ogłuszyć Rhino, zanim go zaatakuje. A, więc spiknęliście się z Octaviusem. Macie już nazwę? Straszliwa szóstka? Sześciu zbrodniarców? Szóstka, która zamordowała Spidermana i zrobiła kord z jego głów. Gargan, proszę, pośpieszać się! Nie mogę go w ogóle tak trafić. Kurde no. Bierz go, idioto! Bierz go! Może byś tak pomógł, durla! Panowie, spokojnie! Nie stan się na Rhino czeka, żeby zdejmą kostium. A tobie, Skorpion, tobie cał Octavius. Gargan nie ma żadnych zasad. Walczy to to? Nie zadziała na niego, za ciężki jest. Uwolnij mnie z tego! Bądź mężczyzną, Gargan! Sam się uwolni! Jeśli przeżyjesz,
przez ciebie nam nie wyjdzie, Gargan! Dowiesz się, jaki ból zadaje ten strój! Spróbuj! Może nawet sam cię z tego wyciągnie. Kawał! Zaczynam się tu czuć trochę niepotrzebny! Wolicie to załatwić w cztery oczy? Muszę go ściągnąć, gdzie są jakieś rzeczy do zrzucenia. Co ty wyprawiasz? No chodź, 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 chodź. Boom. Aj! Za późno. Au! Nie wierzę, że trafił mi się taki palant jak ty! Chodź z przyjemnością, naprawdę! No chodź! Ała! Dawaj, chodź! Jest ogłuszony. Teraz mogę mu przywalić. Dawaj! Ładnie! Możemy na tym poprzestać! Nikomu nie powiem! Wiesz, co zrobi Octavius, jeśli dowie się, że zawiodłeś? Ja zawiodłem? Tak, dziwolągu! Co? Pożrą się między sobą, brawo! Może trochę czasu w odosobnieniu nauczy was dobrych manier. To było dobre. Dobra, Yuri, czterech z głowy. Zostali Octavius i Lee. Coś mi mówi, że z nimi nie będzie tak lekko. Mamy też inny problem. Oddech diabła zbiera coraz większe żniwo, a Oscorp milczy na temat surowicy. Chyba zwęszyli w tej tragedii interes życia. W przypadku naszego burmistrza wszystko jest możliwe. Nie zajmuj się oddechem diabła, pracuj nad tym ktoś, komu ufam. Hej, Pete. Przejrzałam miejskie, stanowe, a nawet federalne bazy danych. Jeśli to laboratorium istnieje, to nieoficjalnie. Do głowy przychodzą mi jeszcze tylko osobiste pliki Normana. Przeszukałem już jego komputer w biurze. Myślisz o apartamencie? W budynku roi się od ludzi Sable. Jeśli mnie zobaczą, strzelani nie mogą ucierpieć mieszkańcy. Wiem, ale może zdołam się tam zakraść. Wejdę po cichu, znajdę adres i czmychnę. Wezwę cię, jeśli tylko coś pójdzie nie tak. Aha, dobra, to ryzykowne, ale musimy znać tę lokalizację. Zaczekaj, aż będę w pobliżu. Dopiero wtedy ruszamy. Będę czekać. Stronie, ale nie widziałem ani słowa o pogarszaniu sytuacji kryzysowych. Najgorsze jest to, że za godzinę ci sami goście znowu będą mnie ścigali. Wiecie co? Nie chcę dramatyzować, ale zaczynam brać to wszystko do siebie.
przegrali ze mną, ale pewnie mają dobre pakiety medyczne. Dzięki. Dobra. Tutaj. Co mi tam do kostiumu? Brakuje mi tych wyzwań, brakuje cały czas. O, ostatnio się odblokowało. Sensor zbliżeniowy. Ujawnia na minimapę ukryte miejsca fotograficzne. Ukryte miejsca fotograficzne. To było... Te doświadczenia nie są mi już chyba potrzebne na chwilę obecną. Tu zamienię. Okej. Okay. O! Są! Cała masa! Urocze. Ups! Posterunek w Sugar Hill, tu centrala. Co u was? Centrala, zlokalizowaliśmy zbieg. Niezłe. Rozpalimy na kawałki! Już wiem, dlaczego Johna mi tyle płacił. Dwie z 50. Kurde, sporo jest. 3. No tak, kolejną zrobiłem. O! Żetony mi uciekają. Dawaj. Moglibyście wstrzymać ogień na czas mojej walki ze zbiegami? Nie? Mam spokój, Sable. Pora wziąć się za zbiegów. Spider-Man! Uh-huh. Takie łatwe, cwaniaczku. Mam cię. Miło się z wami ścigało, panowie, ale nic nie trwa wiecznie. Co jest? Mięczak z ciebie! Tak naprawdę nie muszę z nimi walczyć. Zrobić zdjęcie i spadać. Do czego miałbym zrobić zdjęcie? Co tu gdzieś jest? Jakiś malunek czy co? No i poza kadrem. Czyli będę musiał ich tutaj sobie wyeliminować, bo inaczej spokojnie mi dadzą. Co tu jest? Nie da się poprzestać. O, tu coś jest. O to chodzi? Chyba nie. O, jest! Pięknie! Super. Stację badawczą mogę też przy okazji gdzieś tutaj zrobić. Jaka sytuacja w Robinson? Punkt obserwacyjny działa. Będziemy dawać znać o głównych celach. Mam go. Atakuję główny cel. Koledzy, bo zacznę myśleć, że mnie prześladujecie! Stalkerzy. Normalnie stalkerzy. Najlepsze to stacja badawcza. Zadyma. Walą do mnie z każdych stron. Miasto płonie. Zajmę się stacją badawczą. Pamiętasz eksplozję rury parowej, kiedy byliśmy dziećmi? Mama chciała, żeby ta stacja zapobiegała takim wypadkom. Monitoruje ciśnienie w rurach i wskazuje wrażliwe punkty. Odczyty ciśnienia niebezpiecznie rosną. Muszę coś z tym zrobić i to szybko.
Satelity Oscor robią zdjęcia sejsmiczne ulic Nowego Jorku. Jeśli mocno uderzę w ziemię w odpowiednich miejscach, pokażą mi, gdzie wzrosło ciśnienie. Taki wzrost ciśnienia oznacza zwykle zatkane zawory. Gdy już je znajdę, kolejne uderzenie o ziemię powinno je odetkać. Dostroiłem soczewki na potrzeby zadania. Czerwony oznacza wysokie ciśnienie, niebieski normalne. Okej, ruszam. Muszę spaść na ulicę z odpowiednio dużym impetem. To gdzie mam tego niby szukać? Czyli muszę najpierw uderzyć. Okej. Jest w prawo. Znalazłem punkt zapalny. Chyba poszło. Udało się, ale takich obszarów jest więcej. Muszę znaleźć pozostałe punkty zapalne. Uderzę o ziemię gdzie indziej, żeby dostać odczyt. Nie mam dużo czasu. Szybciej, szybciej, szybciej. Gotowe. Zdjęcie? Czego zdjęcie? Ale to jeszcze nie koniec. Tutaj? Szybciej. Dobra robota. Zawsze dobrze spuścić trochę pary. Gdyby w życiu to też było takie łatwe. Stacja Harego zapobiegła potężnej eksplozji. Raczej nie grozi jej już zamknięcie. Całkiem nieźle mi poszło. No ba. Tutaj to. Arcydzieło. Życiowe normalnie. A tutaj mam obóz więźniów, żetony baz. Też mi chyba jeszcze potrzebne są. 6 żetonów wyzwań, żetony wyzwań, ale żetony baz też akurat potrzebne. I przestępstw do tego jest aż potrzebne jeszcze sporo. Przede wszystkim wyzwania, trochę przestępstw. O, mało powoli. Jakoś to zrobimy. Tutaj niestety daje co? Żetony baz, tutaj to wiadomo badawcze. Tu mam się udać. O, nie ma nic w pobliżu. Może wezmę sieciówkę. Tu, siedzibę save najpierw. Co jest? O, dzień dobry. Nic nie zrobisz. On mnie chroni. Aha. Wezwę po niego karetkę. Może mu pomogą. Kurde, trzeba by się po całym mieście w sumie tak naprawdę przebujać, żeby wszystkie te znaleźć. Strzelamy do wszystkich obcych. Zrobione. Te zdjęcia ukryte. Przyznam nieskromnie, że to mistrzowski kadr. Aha. Jasne. Ale miło to usłyszeć. O! Johna! Naszą sieć energetyczną. Vulture, zsyłający śmierć z przestworzy. Spider-Man, okładający się z nimi w samym sercu naszego miasta. Przepychają się jak dzieci, wyjątkowo niebezpieczne. Ogarnięte furią dzieci, sprowadzające śmierć i zniszczenie. Ludzie często zadają mi pytanie, dlaczego takie szkodniki mają supermoce? Dlaczego nie ma ich ktoś taki jak ty, Johna?
Wiedzcie, że rozważałem skorzystanie z dobrodziejstw nauki i zdobycie takich mocy. Po to, by was chronić. Ale po uważnym przemyśleniu tej kwestii zdecydowałem, że nie będę tego robił, bo moc i władza zatruwa, a ja jestem jednym z was i chcę nim pozostać. Ciężko pracującym Nowojorczykiem. Będę wam więc pomagał dzięki mojej audycji, mojemu imperium wydawniczemu i prywatnej fortunie. Nie musicie mi dziękować, jestem altruistą. Jestem jednym z was. Ha, jasne. Z fortuną, nie? Jestem jednym z was, tylko trochę bogatszym. Ściągnij na ziemię 10 wrogów. No co to znaczy, że ściągnij na ziemię? Wykonaj 5 ich eliminacji. No dobra. Tego pewnie trzeba by zacząć. Yuri, natknąłem się na bazę Sable. Trzymają tam ludzi, ale nie wiem na jakiej podstawie. Nie chcę nieumyślnie wypuścić na wolność bandytów. Prawdziwych przestępców oddają w nasze ręce. Pozostali, których tam przetrzymują, najprawdopodobniej nic nie zrobili. Łamią kilka praw obywatelskich naraz. Chyba zaaranżuję ucieczkę z więzienia. Dwóch. Drzemkę. Trzech. Tam to się wywraca. A tu jest jeden. Czterech. To jeszcze jeden. Szkoda, że to trzeba proszę wrócić, bo tak to by człowiek tamtego też wyeliminował w ten sposób, byłby spokój. Jest. Ściągnij na ziemię 10 wrogów. To co to może z tym chodzić? Ktoś coś widział? Ktoś coś słyszał? Sprawdzam łączność AS-77. Niech ktoś sprawdzi, gdzie jest AS-77. Dobra. Prześpij się z tym. Arcydzieło. A, dziękuję, dziękuję, dziękuję. No dobra, trzeba ich po prostu rozpierniczyć i tyle. Co u diabła? Chyba coś tu mam. Tego się nie spodziewałeś. Potwierdzam, to Spider-Man. Ognia! Atakuję cel! Złap działko. Więcej. Wiecie co? Byłoby zabawniej, gdybyście robili piu, 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 jak lasery. Co? Otoczyć go! Dołożyć mu! I zaraz dołożę jeden z drugim. Odsłaniaj mnie!
Wytrwali jesteście! Ile wam płacą? Chcę doradzić znajomemu! Kurde! Do tyłu! No dobra, i teraz co to znaczy, że ściągnij na ziemię? Spidermanie, trochę powęszyłam. Sable trzyma tam ludzi, którzy protestowali przeciwko ich bezwzględnym metodom. No tak! A ja tymczasem urządzam własny protest. Niedługo się odezwę. Mordę! Do tyłu! Ej, robicie to dla kasy, no nie? Za ile dacie mi spokój? Tylko poniżej 20 dolców! To nie zalicza. Manewry unikowe! Chodźmy go! Jest nie do starcia! No ba! Przez te hełmy walka z wami jest taka bezosobowa. Chociaż przyganiał kozioł garnkowi. Chodźmy go! A nie to. Atakuje cel! Rywać go po ziemi! Osłaniaj mnie! To musi być ogłuszony. Uwaga! Serio? No właśnie załatwię. Przynajmniej się postaram. To nie powinno być takie trudne. Ale dalej nie wiem, co to znaczy, że na ziemi ich ściągnij, no. Że niby jak. O, otwieraj. Dzięki, Spidermanie. Tylko na ciebie możemy liczyć. Oko, spoko. Cio. Pani kapitan, melduję, że teren czysty, a cele puste. Oficjalnie powinnam cię ukarać. Nieoficjalnie. Dzięki. Dobra, trudno się mówi. Jedziemy dalej z tematem. A, trzeba by tą misję zrobić, nie? Zdjęcie. Ale co się dostaje za te... dodatkowe. Oj, to nie to.
Albo przynajmniej tak nie zrobił. Dobra. Pędzisz, pędzisz. Tu centrala Sable. Potrzebny meldunek na temat sytuacji w Yorkville. Przyjąłem, wszystko jasne. Zatrzymujemy podejrzane osoby. Czyli każdego, kto nie jest wami. Norman Osborn obiecał, że wycofa się z kierowania Oscorp po tym, jak został wybrany. Ale czy na pewno to zrobił? A może wykorzystuje swoją pozycję i zaufanie społeczne, bo chce się stać nieprzyzwoicie bogaty? A czy jego chciwość nie naraziła nas na jeszcze większe niebezpieczeństwo w kontekście ataku Elektro i epidemii oddechu diabła? Musimy zadać te pytania i będę je zadawał, dopóki starczy mi tchu. Póki ci za to płacą. Dobra, MJ. Jestem kawałek dalej. W razie kłopotów daj znać. Okej, to co, biegamy MJ teraz, tak? Życz mi szczęścia. Okej. Penthouse Normana jest na samej górze, a winda jest zablokowana. Muszę się dostać do ochrony i ją włączyć. Burmistrz tu mieszka? Tam jest pokój ochrony, ale nie wejdę do niego niezauważona. Mieszkańcy są niezadowoleni. Mogłabym ich podjudzić i wprowadzić zamęt. Weź, niech się pokłócą. Lasą bić. Zostawiłem inhalator na górze. Podobno wpuszczają ludzi w szczególnych przypadkach, takich jak kwestie zdrowotne. Naprawdę? Dobra, pogadajmy z ochroną. Ej, wpuśćcie nas na górę! Pendedor. Mam problem ze zdrowiem, ludzie! O rany, nie mogę oddychać! Puśćcie mnie na górę! I co, tyle? Gdzie jakaś zadyma? Więcej, więcej. Z każdą kolejną sekundą ryzykujemy, że złapiemy tę zarazę. Uważaj na recepcjonistę. Zaraz sobie płuca wypluje. Co? Przecież muszą nas puścić na górę. Dlaczego nie ma cwanie? Jemu nigdy się coś takiego nie zdarza. Burmistrza i jego kumpli to nie dotyczy. Ochrona bez słowa wpuściła jednego z jego sponsorów. Wiedziałam. Klubik dla dużych chłopców. Niech ich. Załatwione. Cholera. Jerry, dawaj, tu mamy mały problem. Macie do nas przyjść! Pokój ochrony jest otwarty. Muszę tylko dostać się do drzwi. Proszę się uspokoić. Sable International prawie skończyło sprawdzanie. Mówiliście to godzinę temu. Wiem, że to irytujące, ale... Okej, co tu jest? Witam. Znam paru agentów Sable, którzy chętnie cię poznają. Przejmujemy sprawę. Dobrze. Myk, chodź, chodź i bzyk. Inwestycja za wiele milionów, a internet przedpotopowy. Też mi ich. Fajna sprawa. No, pa. Muszę go obrócić. Jaki grzeczny. Jak piesek. Agenci Sable na pewno są ubezpieczeni. Panel sterowania jest w pokoju ochrony, tuż przy agencie Sable. Mary Jane Watson? Super szpieg. Pora włączyć windę. Normalnie MJ007, kurde. O-o! Sama Sable tu jest. Udało się. Norman się zbiera, winda działa. Pora ruszać na górę. Nikt nic nie zauważył, super. Ale windy działają. Jest i winda. Do dzieła. Norman i Sable. Jak na zawołanie. Znajdź gościa od alarmów i go zwolnij. Głupi przycisk. Hmm.
Mało brakowało. Ale się udało. Dalej nie wiem, jak ona Spidermana trafiła. Straż Normana już sobie poszła. Jeśli coś tam ukrywa, wow, na bank to znajdę. Uwaga, uruchomiono drzwi pożarowe. Trwa proces samodiagnozy. Proszę zachować spokój. Słynni Osbornowie. Co my tu mamy? A to co? MJ, na dole właśnie zaroiło się od Sable. Norman chyba się przemieszcza. Mogą mnie zauważyć. To chyba moja sprawka. Zachowaj dystans. Już sobie poradzę. Magazyny naukowe poświęcone kwestii Spidermana. Jakie to dziwne, że ludzie chałupniczymi metodami próbują wyjaśnić moce Pita. Jeszcze dziwniejsze, że Norman ciekawe jest w to zaangażowany. Nawet bardzo bym powiedział, że to ciekawe. Co, da się tu coś kliknąć? Dziwne. No ale nie widać, żeby dało się coś z tym zrobić. Próbuję klikać na te wszystkie, ale nic nie idzie. O nie. Nie, to nie. Dobra, tam jeszcze coś leżało, widziałem wcześniej, ale jeszcze tutaj zerknę. Drzwi zablokowane na czas testu. O, tu coś leży. Co to? Instrukcje do zamka szyfrowego. Wygląda na to, że kod to ostatni dzień Harego. To pewnie dzień jego wyjazdu do Europy. Czyli trzeba znaleźć datę wyjazdu. Peter powinien teoretycznie wiedzieć, nie? Projekt apartamentu. Masa pustej przestrzeni za ścianą, na której wisi portret. Kto marnuje tyle przestrzeni w mieszkaniu na Manhattanie? Kto ma coś do ukrycia? Dobra, tu byłem, to oglądałem. Skąd wziąć tą datę? Co tu jeszcze powinno być? I no to już badałem, tamto też badałem. A, to da się jeszcze podnieść. Prototypu maski bojowej. Wygląda, jakby wykrywała słabości strukturalne. O! Dobra. Wow. Spoko. Rewelacyjna ta maska. Czy pokazuje drzwi ukryte za tą ścianą? Ciekawe, a dokąd tak prowadzą. Kurde, czemu zdjęłaś? Co brałabyś ze sobą? Przydałaby ci się. Norman żegna syna. Pewnie chodzi o zeszłoroczny wyjazd Harego do Europy. Dlaczego będzie Norman data? Tak dramatyzował z powodu wycieczki? Sekretna klawiatura za obrazem. Ktoś tu lubi kino szpiegowskie. Mhm. Dobra, ale nie ma. Nie mam daty, tak? Uwłączono proces samodiagnozy. Nie znaleziono ustępu.
Super, dzięki. Norman może wrócić w każdej chwili. Muszę znaleźć ten kod. Zapomniałam o tym. Osbornowie mają swój herb i dewizę Pax in Bello. Pokój w wojnie. Muszę to zapamiętać na wypadek, gdybym pisała o tym wszystkim książkę. Książkę? O Osbornach? Harry mówił, że jego mama wiecznie gotowała. Ten pokój pachnie bogaczami. Ciekawe, czy wszystkie te wina są z winnicy Normana w Burgundii. Może tak być? Norman zamknął pokój Harego. Nie chce, żeby ktokolwiek tam wchodził przed jego powrotem z Europy. Ciekawe, gdzie schował klucz? W mieście panuje stan wyjątkowy, a Norman nadal znajduje kogoś, kto mu posprząta i zrobi pranie. Też mi bohater. Cześć, Tato. Idę do doktora Mikersa na ostatni zastrzyk przed podróżą. Jeśli tam przyjdziesz, mógłbyś przynieść mój dziennik? Jest w pokoju. Chciałem spisać przemyślenia na temat tej wielkiej wyprawy, wiesz. W każdym razie, słuchaj, wiem, że rzadko to mówię, ale dziękuję, tato, że to robisz. Kocham cię. Wow, tak dawno nie słyszałam głosu Harego. Wydaje się taki zmęczony. Miejmy nadzieję, że ten dziennik jeszcze tu jest. Trzeba przeszukać jego pokój. No tak, tylko żeby przeszukać jego pokój, muszę znaleźć klucz. Boże, Pete i ja uwielbialiśmy tu przychodzić na filmy, kiedy byliśmy mali. Zupełnie inny świat niż Queens. Zabawne, że Harry pragnął czegoś przeciwnego. Najbardziej lubił oglądać kreskówki na małym telewizorku w kuchni May. Ale ten telewizor to przydałoby mu się porządne czyszczenie, bo taki bogacz, wszystko wypolerowane, a telewizor brudny? Ja pierniczę, jakby ktoś z niego jadł. Kiedyś zazdrościłam Haremu rodziny. Byli tacy szczęśliwi. Przynajmniej w porównaniu ze mną i tatą. A potem Emily zachorowała i wszystko się zmieniło. Pokój Harego, zamknięty na klucz. Ciekawe, gdzie Norman go trzyma. Wszystkiego najlepszego, skarbie. Wybacz spóźnienie. Miałem pracowity miesiąc. Tęsknię, Em. Szczególnie dzisiaj. Wysłałem Harego. Odesłałem go. Na leczenie. Wyleczymy go, Em. Obiecuję. Nie zdążyłem cię ocalić za pomocą GR-27, ale jego nie zawiodę. Zadbałem, żeby jego pokój czekał na niego w nienaruszonym stanie. Klucz jest z tobą, Em. A za portretem? Wiem, że będzie bezpieczny. Chwila. Norman wysłał Harego na leczenie? Myślałam, że sam chciał polecieć do Europy. Co przed nami ukrywałeś, Harry? Tu jeszcze jest tutaj coś. To urocze. Norman kolekcjonuje przypinki ze swoich kampanii. Ta dotyczyła rady szkolnej i zachował miejsce na kolejne. Mierzymy jeszcze wyżej, co? Będzie zdjęty ten klucz? Mama Harego, Emily. Śmialiśmy się, że nazywa ją najładniejszą mamą w Midtown, ale mógł mieć rację. Mam wrażenie, że z tyłu ramy coś jest. Bingo! To pewnie klucz do pokoju Harego. Super.
tutaj coś leżało. Norman i Otto. Wow. Wyglądają, jakby byli sobie naprawdę bliscy. Co mogło zepsuć taką przyjaźń? Co ciekawe, bo... Octavius oskarżył Osborna o to, że... Łazienka Normana jest większa od mojego mieszkania. A teraz mi smutno. Że prowadził nieetyczne badania, a sam robi teraz to samo, nie? Już chyba wszystko zbadane, tak mi się przynajmniej wydaje. A nie, jeszcze tu coś znalazłem. Tylko popatrz. Byliśmy tacy beztroscy. Tęsknię za tamtymi czasami. Nie, ale byli tacy mi przyjaciółmi, wydawałoby się, a Harry im nie powiedział, że jest chory. Co? To chyba nie dla Harego. No właśnie dla. Książki prawnicze. Chciał się zajmować prawem ochrony środowiska, jak jego mama. No i gdzie w ogóle podświetlenie RGB, AWD, FGH, JKL, MMN, papier i tak dalej, nie? Jakieś to marny ten komputer. Nie wygląda jak choinka w każdym razie. Dlaczego nic nam nie powiedziałeś? No i to jest właśnie ciekawe. Dlaczego nic nie powiedział? Dlaczego? Dziennik Harego. Ostatni wpis jest z 18 lipca. To pewnie kod do pokoju. 0718. Dziś wyjeżdżam do Europy. Ha! Nie mam pojęcia, co będzie dalej. Tata mówi, że nie ma ryzyka. Ale to tata. Zdaniem doktora Michaelsa szanse są 50/50. Dobra, mogę umrzeć. Tato, jeśli tak się stanie, to z pewnością to przeczytasz. Zresztą, kogo ja szukuję? Przeczytasz to tak czy inaczej. Norman musi wszystko wiedzieć. Więc jeśli to czytasz i jeśli okazało się, że brak ryzyka był kolejną obietnicą wyborczą Osborna, to proszę, zrób coś dla mnie. Pokaż dalszy ciąg twojego wpisu Pitowi i MJ, tylko im, nikomu więcej. Proszę. Dzięki, tato, kocham cię. Do Petera Parkera i Mary Jason, Jane Watson, przyjaciele. Przepraszam was. Naprawdę, jeśli to czytacie, rany, nie wiem od czego zacząć. Nawet w takim abstrakcyjnym liście ciężko mi wyznać prawdę, ale spróbuję. Jestem chory, dość poważnie. Lekarze sądzą, że mam to samo co moja mama. Chorobę neurodegeneracyjną o gwałtownym przebiegu. Wiem o niej już od jakiegoś czasu, ale myślałem, że będę sobie jakoś radził. Nie mówiłem wam, bo tak było mi łatwiej. Obawiałem się, że jak na to zareagujecie. Nie mogłem ścierpieć myśli, że będziecie przeżywać to samo, co ja przy mamie. Nie chciałem, żebyście wiedzieli, jak cierpię. Widzieli, jak cierpię, ze świadomością, że nie możecie nijak pomóc. Patrzenie na jej powolną śmierć było nie do zniesienia. Ostatnio bardzo mi się pogorszyło. Pamiętajcie te dni, kiedy byłem wykończony po imprezie? Albo totalnie zapracowany? Nie pracowałem. Leżałem chory. Ta wycieczka do Europy to przykrywka. Zaczynam długą eksperymentalną terapię. Tata od dawna nad nią pracował i zarzeka się, że na pewno wyzdrowieję. Nie znosi tylko kryptonimu, który dali naukowcy. Oddech diabła. Mówi, że ta nazwa budzi niepotrzebny strach, ale może właśnie tego mi potrzeba? Niech będzie i strasznie byle tylko pomogło. Mi pomogło. Dobra, tata przyszły, pora kończyć. Wow. Jakie wyznanie. Mówię tylko, że nie możemy działać pochopnie. My? Ty zostajesz tutaj. Surowica jest gotowa, a ja będę nadzorował produkcję. Beze mnie będziesz narażony na atak. Z tobą najwyraźniej też jestem narażony. Załatwię to sam. Koniec dyskusji! Oddział drugi w gotowości. Idę odetchnąć. Oj, niedobrze. Pete, serum Normana jest gotowe. Idzie do laboratorium. Pójdziesz za nim?
Nie, zauważył mnie. Ktoś dolał dziś czegoś Sable do kawy. Jej ludzie są wyjątkowo czujni. Okej, okay, bądź w gotowości. Już prawie mam adres. Dobra, nie ruszaj się przez chwilę, nie ruszaj. Nie ruszaj, nie ruszaj. Poczekaj. Dobra. Jeden mniej. Dobra, a jak ci chodzą? Tamten stoi cały czas, a ci? I dobranoc. Dobra, tu łazi dwóch. Trzech nawet, kurde. Sporo tu tego się nazbierało. Oj, 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 oj. Tam. No i sobie, sio, sio, sio. Dobra. Tu stój, nie odwracaj się, tu się nic nie dzieje. Nikogo tu nie ma. No i pięknie. Super. 18 lipca. Bingo. Ja myślałem, że samemu trzeba będzie wpisywać. Super straszne. Muszę znaleźć laboratorium oddechu diabła. Gdzieś tu musi być jakaś wskazówka. O, są urocze bomby. Myślę, że fanom komiksów i filmów chyba bardzo dobrze znane. A to co? Prototypy granatów ręcznych? Mhm. Pająki? Czy Norman próbuje sztucznie uzyskać moce Petera? I te naklejki na klatkach. Bioelektrokineza. Kamuflaż optyczny. Co on kombinuje do diabła? Norman Osborn. Dziennik badań nad GR-27. Cały projekt Diabli wzięli. GR-27 jest lekarstwem, nie chorobą. Ale spróbujcie to powiedzieć w wiadomościach. Jakimś cudem podchwycili termin wymyślony przez techników, oddech diabła, i wykorzystują go, żeby siać panikę. Nie mają pojęcia, czym tak naprawdę jest. Lekiem na raka, choroby genetyczne, wady wrodzone. Ach, wystarczyłoby jeszcze trochę badań, żeby go udoskonalić. Zamiast tego spędzę kolejne półtora roku na zabawie w PR. Co za strata czasu. Oddech diabła to nie choroba, a testowe lekarstwo. Niewiarygodne. No, niewiarygodne. Akta medyczne Harego i Emily. GR-27 miało ich wyleczyć. Oddech diabła to porażka Normana chcącego uleczyć rodzinę. Tu jeszcze można zerknąć. Rentgen dziecka. Ale to nie Harry czy Emily. Kto to? Otaczająca je aura. Czy to Martin Lee? To możliwe. A i dlatego Lee z Osbornem coś nie teges? Wow,
Ogłaszam Normana królem dziwnych map. To chyba Upper West Side. Rozstawienie oddziałów Sable. Są w całym mieście. Brawo, brawo, brawo. A to pewnie mięśniaki. Stara, dobra Alfa. Przy laboratorium... To wszystkie nieruchomości Oscorp. Nie wiedziałam, że posiada taki kawał miasta. Budynki komercyjne. Wow, tyle budynków archiwum. Oscorp postawił wszystko na obronność. Nie, on nie jest tak szalony, żeby trzymać surowice w centrum handlowym. Archiwum. Najwyraźniej Norman śledzi ruchy doktora Michaelsa. Ciary. Ale to ma sens. Michael skieruje oddechem diabła. Założę się, że znajdę laboratorium w ten sposób. Szukam nieruchomości, w której bywa Michaels i wokół której roi się od Sable. Może być tutaj, ale na razie wyjdę. Tu jeszcze coś było. Norman wczuwa się w rolę szalonego naukowca. Mhm. Dobra. Chyba wszystko zwiedziłem. Wygląda jak mapa Upper West Side. Oscorp postawił... Nie, archiwum byłoby idealne. Sprawdźmy trasę patroli w okolicy budynków Oscorp. Stara, dobra. Przy laboratorium na... Doktor Strom. To chyba ekspert od robotyki. Żadnego ruchu u Van Adera. Pewnie doktor Michaels zarządza zespołem oddechu diabła. Gdziekolwiek jest... GR-27. Tak jakby to było kryptonim tutaj, nie? Oddechu diabła. To tutaj! Róg 10 i katedral. Czy to... Wiedziałam. Róg 10 i katedral. Archiwum Oscorp. Doskonałe miejsce, by ukryć placówkę biotechnologiczną. GR-27 Martin Lee. A to co? No, zaczynamy kręcić. Będę w pokoju obok. Zrelaksuj się i pozwól lekarstwu działać. Mamy, 这个会这样的吗？妈，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 
Norman i Otto. To oni za tym stoją. Stworzyli Lee. Muszę to zdobyć. Co? No! Oj, niedobrze. O nie. Mamy intruzów. Pełna czujność. Jeden z nią pewnie przez przypadek wyjdzie. Znam adres laboratorium i nie tylko. Gdzie jesteś? Dwie przecznice. Zaraz tam będę. Świetnie. Nie gaś silnika. Nie gaś silnika. Okej. Okay. Kurde, trochę ich dużo tu łazi. Oj. Poszedł sobie. Tędy nie da się jakoś przejść, nie? Windą nie mogę. Ach. Ułatwiłoby sprawę.
Ej, we dwóch na raz. Nie fair. Centrala, u nas czysto. Nikt nie patrzy, chodu. Aha, teraz tutaj ktoś łazi. Przydałaby się kawka. Mhm. Co se zrób? Dobra, dobra, dobra. Jest dobrze, przynajmniej na razie. Muszę ogarnąć balkon. I hop. O, żeż w mordę. Szefowo, mamy ją. Pete, jesteś tam? Wjeżdżam z Exilton. Nic ci nie jest? Będę za kilka sekund. Północny zachód. Okej, Pete, gotów? Czekaj, czekaj chwilę. Za późno, ruszaj! O, żeż w mordę. Uf. Odbiło ci. Jesteś niesamowity. No wiem. Tak to mnie mówią. Niesamowity Spider-Man. Akcja fajna. Za dużo tego wszystkiego. Choroba Harry'ego, Norman i Lee. Jeszcze doktor Octavius? Wiem. Cię porobiło. To moja wina. Znowu to samo. Nie jesteś w tym sam, Pete. Ja i Miles zajmiemy się Fist. Ty znajdź Normana i lekarstwo. Dzięki, partnerko. Będzie w końcu jakieś buzi, czy coś? A, mówiłem, że ucieknie jeden. Jest! No to już chyba można się domyślić, jak to muszę być z Milesem. Muszę zdobyć i wszystko naprawić. Musi być jakiś sposób, żeby dotrzeć do Lee i Otta. Przekonać ich, żeby dali sobie spokój z tą zemstą. Obaj zrobili tyle dobrego dla świata. Nie mogą tego zaprzepaścić tylko po to, żeby dopiec Normanowi. Okej, okay, Norman wyruszył po surowicę. Lepiej dam znać Yuri. Mam nadzieję, że to dobre wieści. Najlepsze. Oscorp właśnie stworzył surowicę. Jest lek? Ach, dzięki Bogu. Jak szybko możemy podać go ludziom? Niedługo się dowiem. Są przy 10 i katedral. Czekaj. Właśnie się dowiedziałam, że w pobliżu ląduje helikopter. O nie, to może być śmigłowiec Normana. Wysłałabym do ciebie ludzi, ale żadnych nie mam. Nie martw się, dam radę. Wkrótce będzie po wszystkim słowo. No dobra. Może i wkrótce, ale to wkrótce. W kolejnym odcinku, na który oczywiście serdecznie zapraszam. Do usłyszenia. Tu Centrala Sable. Proszę o meldunek z Bowery. Właśnie kazaliśmy się rozejść cywilom. Zatrzymujemy tych, którzy się sprzeciwiają.